Spójrzmy na zadanie 11. Mamy tutaj odcinek KL i widzimy, że jest on podzielony na dwie części. Czyli ta pierwsza część to będzie KM, a druga część to będzie ML. No i teraz pytanie jest takie, które wyrażenie opisuje długość odcinka ML, czyli długość tego odcinka. Czyli znowu, zróbmy to sobie na przykładzie. Czyli załóżmy, że odcinek KL, czyli odtąd dotąd, ma długość na przykład 14 cm, a my wiemy, że nie mamy tutaj literki A, tylko mamy długość 10 cm i to będzie długość tego odcinka KM. No to pytanie jest takie, jaką długość musi mieć odcinek ML? Jak to możemy policzyć? Zobaczcie. Teraz tak. Ten fragment ma długość 10 cm, czyli żeby cały odcinek był równy 14 cm, to ten fragment od M do L musi być równy 4 cm, no bo 10 plus 4 da nam wtedy faktycznie 14 cm. No ale znając ten odcinek, możemy od 14 cm odjąć długość tego odcinka i wtedy otrzymamy 4 cm, czyli to, co nam tutaj pozostało. Może zróbmy to jeszcze raz na jednym przykładzie. Jeżeli mamy odcinek na przykład AB i wiemy, że cały odcinek ma długość 5 cm na przykład i wiemy, że ten kawałek ma długość na przykład 3 cm, to jaką długość będzie miał ten fragment? Od 5 odejmiemy 3 i otrzymamy 2 cm i wtedy faktycznie mamy 3 plus 2, czyli cały odcinek ma długość 5 cm. Czyli jeżeli to widzicie, możemy już przejść do treści tego naszego zadania. Czyli mamy nasz odcinek KL, wiemy, że tu mamy gdzieś literkę M, mamy podział na dwie części i ten kawałek jest równy A. I teraz pytanie jest takie, które wyrażenie opisuje długość odcinka ML, skoro cały odcinek ma długość 15. No to musimy od długości całego odcinka odciąć, czy odjąć sobie ten kawałek i wtedy nam zostanie długość tego odcinka, czyli mamy 15 odjąć A. No i taką odpowiedź mamy w podpunkcie D.